Dzisiaj w Enigmie. Na warszawskim Targówku znajduje się ponad kilometrowy opuszczony tunel metra z lat 50. No a teraz jest to puste, stoi takie nieużywane, zamknięte, żeby tam po prostu się ludzie niepotrzebnie kręcili i nie ci co potrzeba. No. Gdyby nie zakończono budowy w 53 roku, to 5-6 lat to by wystarczyło, żeby można było przejechać się przynajmniej z Pragi do Śródmieścia. Dlaczego przerwano tak ogromną budowę? Tutaj się ważyły różne cele, także cele o charakterze politycznym. Co stanie się z zalanym w 1957 roku tunelem? Ja myślę, że wodę nawet i dzisiaj można wypompować, gdyby ktoś chciał. Szykując się do tego nurkowania, byliśmy przygotowani na taką jedną z poważniejszych akcji. Na początku XX wieku Warszawa rozwijała się bardzo dynamicznie. W ciągu kilkunastu lat liczba ludności wzrosła prawie dwukrotnie. Gęsta zabudowa w centrum miasta zmuszała do budowy nowych dzielnic na obrzeżach stolicy. Warszawa stała się jednym z największych miast w Europie. Władze miasta Warszawy zorientowały się, że ruch uliczny w Warszawie jest tak duży, szczególnie ruch tramwajowy, że te tramwaje po prostu nie są w stanie przewieźć mieszkańców i trzeba zacząć nowy typ komunikacji i najlepiej by było to zrobić pod ziemią, ponieważ tam jest miejsce i pod ziemią miejsce jest tańsze niż to, które jest nad ziemią. Pierwszą uchwałę o budowie metra w Warszawie podjęto w 1925 roku. Niekorzystna sytuacja gospodarcza sprawiła jednak, że zaawansowane prace przygotowawcze rozpoczęto dopiero w roku 1938. Pierwsze pociągi kolei podziemnej miały ruszyć już w połowie lat 40. Wrzesień 1939 przerwał jednak wszystkie prace. Do projektu wrócono od razu po wojnie. Warszawa była miastem ruin i wtedy łatwiej było wytyczać ulice, szlaki komunikacyjne, o wiele łatwiej. I wówczas planiści zdawali sobie sprawę z tego, że odbudowując miasto, trzeba od razu zaplanować dla niego odpowiednią komunikację. 14 grudnia 1950 roku rząd podjął uchwałę o budowie metra głębokiego w Warszawie. Budowa miała zakończyć się do 1965 roku, a trzy linie liczyć łącznie 36 km. Przychodzę pierwszy dzień do pracy. Pytanie takie, czy kolega projektował już tunele? Ja mówię, nigdy w życiu. No to możecie być tylko asystentem. Tadeusz Romanowski z metrem związany był przez ponad 40 lat. W latach 50. pracował jako jeden z wielu inżynierów. 30 lat później został głównym projektantem warszawskiego metra. Przez pierwszy tydzień patrzę, co robią ci projektanci. A projektanci studiują literaturę radziecką. Jak się buduje tunele, jak się buduje metro, jak się eksploatuje metro itd. itp. No to ja wziąłem tą literaturę z biblioteki do domu i przez następny tydzień studiowałem tą literaturę. I potem przychodzę do pana kierownika i mówię, panie kierowniku, ja już umiem projektować metro. Tak? W porządku. Jesteście projektantem. Metra nigdy wcześniej w Polsce nie budowano, więc inżynierowie uczyli się od inżynierów radzieckich, na radzieckich książkach. Od tych specjalistów, którzy tutaj przyjeżdżali i oni zdobywali wiedzę w trakcie budowy tak naprawdę. Jeździliśmy po świecie, po krajach demokracji ludowej, oglądaliśmy tam, gdzie budowali metra. Właściwie tym krajem to był jedyny kraj w latach 50. Związek Radziecki, bo w krajach demokracji dopiero zaczęto budować metro. No. I trochę na zachód żeśmy jeździli, bardzo niewiele, żeśmy podglądali, jak to wszystko wygląda.
Dzisiaj wiemy, że warunków prowadzenia podziemnych prac budowlanych w Warszawie i w Moskwie nie sposób porównywać. Od polskich inżynierów oczekiwano jednak takiej efektywności, jaką mogli pochwalić się inżynierowie ze Związku Radzieckiego. Warunki warszawskie są takie, że nie ma w zasadzie suchych gruntów. Jest to czwartorząd tak zwany i w związku z tym wszystko to jest przemieszane, warstwy gliny z piaskiem, wszystko nawodnione. My żeśmy jeszcze ten tunel metrowski tarczowy prowadzili tarczą w dół. Od zera żeśmy właściwie zaczęli, od 10 metrów do 40 żeśmy doszli, czyli wodę gospodarczą i z przecieków gromadziliśmy na przodku. Mieliśmy jednostronne zasilanie energetyczne. Jak była awaria na zasilaniu, to wysiadały wszystkie pompy. Pompy były na przodku, w dole woda się gromadziła na przodku i trzeba było do tych pomp dojść, żeby je później uruchomić. Ludzie nigdy nie odmawiali pracy w tych trudnych warunkach. Naprawdę była dobra ekipa. Niektórzy z nich ponieśli straty nie do odrobienia, jeżeli chodzi o zdrowie. I już dawno nie ma na świecie. Z tych, których pamiętam jeszcze z tamtych lat, już nikt nie żyje. Przyczyną problemów zdrowotnych u osób, które pracowały przy budowie metra w latach 50. było zastosowanie metody kesonowej. Do tuneli wtłaczano powietrze pod wysokim ciśnieniem, które tamowało napływ wody. Praca w takich warunkach była jednak bardzo niebezpieczna. Oczywiście ta woda była na przodku, w jakimś minimalnym stopniu ona utrudniała roboty, ale sprężone powietrze przy ciśnieniu ponad 2 atmosfery lub 2 atmosfery pozwalało pracować na przodku w miarę normalnie. Z tym, że to był przodek tarczy prymitywnej, to znaczy trzeba było młotkiem albo lopatą to wszystko robić. Nie tak jak dzisiaj tarcza jest zmechanizowana. To była tarcza najprostsza, wymyślona jeszcze przez inżyniera angielskiego. Mimo trudnych warunków, metro w Warszawie zbudowano 40 lat później. Budowa działającej dziś linii metra prowadzona była jednak na głębokości kilkunastu metrów. W latach 50. tunele drążono nawet 50 metrów pod powierzchnią ziemi. Decyzja, aby kopać tak głęboko, była podjęta nie przez projektantów, a przez polityków i wojskowych. W drugiej, już dostępnej części Enigmy o nieukończonej budowie warszawskiego metra. Dlaczego wbrew warunkom hydrogeologicznym i finansowym budowano metro głębokie? Metro głębokie było zaproponowane przez specjalistów radzieckich i wiadomo było, z czym to jest związane. Co dokładnie znajduje się pod ziemią? Do dziś można odpompować wodę z wyrobisk, bo one są wszystko zabezpieczone i wrócić do nich. W jakim stanie są opuszczone tunele? Z punktu widzenia nurka jest to bardzo, bardzo nowy obiekt. Także przez te kilkadziesiąt lat tam nie bardzo było co się zawalić, nie bardzo miało co z tych betonowych, grubych ścian odpaść. Tak?